Dzisiaj zaczniemy od chowania nitek. Jak widzicie, moja główna część jest już dosyć duża, chociaż jeszcze cały czas trwa syndrom końca motka, czyli zostało tak niewiele, że wydawałoby się, że każde powtórzenie wzoru będzie już ostatnim, a okazuje się, że jeszcze wystarczy na kolejne. I tak mniej więcej od 6-7 cm i pewnie na kolejne 6 lub 7 wystarczy. Chowanie nitek może być dwojakiego rodzaju, zależnie od tego, czy zostawiamy brzeg, który nam wyszedł, czy planujemy później dorobić coś jeszcze na brzegu, szczególnie wykończenie i-cordem, które zrobi nam taki tunelik, do którego będzie można wciągnąć nitkę. Jeżeli planujemy zostawienie brzegu, czyli nie będziemy nic robić. Ja to pokażę na jakiejś grubszej nitce, żeby nie było wątpliwości, co robię. Zobaczcie, że ja te nitki zostawiałam takie dosyć długie. Do chowania nitek zawsze lepsza jest gruba igła. Dlaczego? Ponieważ igłą mniej maltretujemy oczka niż szydełkiem. Szydełkiem też można, ale wtedy trzeba bardzo uważać, co się robi. Lewa strona, nitka do schowania, pierwsza z brzegu, będziemy i tak chować wszystkie. Wciągamy ją sobie w igłę i teraz zawsze pierwszą czynnością jest zabezpieczenie nitki. Czyli wbijamy się pod jakąś nitkę bardzo blisko brzegu. Ja sobie tutaj pociągnę za to, co mi wystaje. I kiedy tu mamy już małą pętelkę, to przekładamy i zaciskamy. Czyli robimy oczko ścisłe. Jeżeli nitka jest szorstka, z włoskiem, to zazwyczaj jedna wystarczy. Jeżeli nie, to wtedy musimy sobie spokojnie zrobić to jeszcze raz, szczególnie przy śliskich włóczkach. I teraz, jeżeli ten brzeg zostawiamy, to kolejna rzecz, którą zrobimy, to schowanie nitki pod oczkami. Będę się wbijać w żeberka. I zobaczcie, co robię. Wbijam się w żeberka pod dwoma rzędami, rysując coś na kształt zygzaka. Dlaczego tak? Ponieważ taki zygzak spowoduje, że po pierwsze nitka po lewej stronie udaje oczka, a po drugie nitka, która jest zabezpieczona zygzakiem, się tak łatwo nie wysunie, jak nitka, którą byśmy wsunęły tak, tak po prostu, albo jeszcze gorzej, nitka, którą wsuniemy w górę lub w dół. Taka nam w ogóle wylezie po prawej stronie. Czyli ten zygzak tak naprawdę jest najfajniejszy. I teraz, jeżeli zostawiamy fabryczny brzeg, to po jakiś centymetrze, dwóch, taką nitkę obcinamy, ale uwaga, nie przy samej dzianinie, tylko zostawiając mniej więcej centymetr. Po co? Po to, żeby ta nitka później przy praniu i blokowaniu miała szansę pracy i przesunięcia się i dopiero kiedy otulacz będzie wyprany i gotowy do noszenia, to po upraniu końcówki nitek obetnę na krótko. Ale dopiero wtedy, kiedy one już po pierwszym praniu będą ułożone. Na razie zostawiam jeszcze takie centymetrowe. A co zrobić, jeżeli chcemy zrobić później wykończenie na brzegu, w które nitkę będzie można schować? Dobrze się domyślacie. Zabezpieczamy nitkę, dokładnie tak jak przed chwilą. Sobie tu zrobię dopiero teraz pętelkę. I zostawiamy. Ponieważ pójście w tą stronę nie ma sensu, bo za chwilę tu powstanie tunelik albo plisa. I te nitki zabezpieczone na samiuteńkim brzegu będzie można po zrobieniu tego tuneliku i-cordem albo plisy znowu igłą wciągnąć w ten tunelik, który tutaj będzie. Ale dopiero po. Natomiast w tej chwili warto zabezpieczyć nitki, żeby się przestać przejmować tym, że coś się nam może spruć. Co zrobić z takimi nitkami, które mają powyciągane oczka? Oczywiście zanim zabezpieczymy, to układamy sobie to oczko tak, jak powinno być. I dopiero teraz
będziemy zaciskać nitkę i mało tego, będziemy jeszcze pilnować, żeby to oczko się nie zniekształciło. Po pierwsze to widzę, że mam nitkę jakoś dziwnie z prawej strony robótki, więc ją sobie przełożę na lewą stronę. Sprawdzam to oczko, czy ono już jest równe, takie jak wszystkie dookoła. I dopiero teraz zabezpieczam sobie nitkę. Schowała mi się pętelka, to zrobię ją sobie jeszcze raz. O, właśnie. I teraz uwaga, to jest brązowa nitka, więc chowam ją w brązowych oczkach. Tak naprawdę powinnam ją i zabezpieczyć na brązowym oczku. I sobie, jeżeli chcę pozygzakować, to zygzakuję sobie tutaj, próbując znowu odtworzyć kształt oczek. Tak, żeby ta nitka była jak najmniej widoczna, a jednocześnie zabezpieczona. Zobaczcie, że tutaj niewiele widać, że ona w ogóle jest. Tym sposobem zabezpieczamy wszystkie nitki, które mamy, również te cieniuteńkie, decydując, czy zostawiamy je na brzegu, czy nie. Oczywiście, jeżeli nie jesteście pewne, co w tej chwili będzie na brzegu, to wystarczy je zabezpieczyć bez wciągania dalej. Bo tak wciągnięta nitka, nawet jeżeli tu pojawi się i-cord, to ona i tak mi tu zostanie. To bez sensu. Także jeżeli nie macie jeszcze pojęcia, to lepiej zostawić sobie decyzję na później, a w tej chwili tylko zabezpieczyć nitkę porządnie, żeby już się nie martwić, że ona nam będzie usiłowała się spruć lub zniekształcić oczkę. To tyle rzeczy technicznych, wracamy do rzeczy ślicznych, czyli będziemy mówić o zdobieniach, których w moim otulaczu nie będzie, ale nad którymi możecie się zastanowić i zaczniemy teoretycznie, ale to jest tak proste, że sobie dacie radę, zaczniemy teoretycznie od przygotowania dziurek do wciągnięcia wstążki. Kwestię ażuru, w który można później wciągnąć wstążkę, rozpracujemy sobie teoretycznie, bo on jest tak prosty, że poradzi sobie z nim każdy. Ja sobie mój fragment otulacza narysuję pionowo, ale oczywiście tu są skosy. I teraz, kiedy dojdziemy do wniosku, że to jest to miejsce, w którym chcemy, żeby później pojawiła się wstążka, to wybieramy sobie rząd i nad tym rzędem muszą się pojawić dziurki. Dziurki najprościej zrobimy robiąc oczko brzegowe, a później narzut dwa razem, narzut dwa razem, narzut dwa razem. Narzut dwa razem to jest sekwencja, którą powtarzamy. Liczba oczek się nie zmienia, a my dostajemy później śliczne, ładne dziurki, w które można wciągnąć wstążkę. Zauważcie, że to zawsze musi wystąpić parami. Narzut dwa razem, narzut dwa razem, narzut dwa razem. Jeżeli na końcu zabraknie nam oczek, oczywiście jedno brzegowe na prawo, to robimy powiedzmy jedno prawe, ale nie robimy dodatkowego narzutu, takiego bez dwa razem, ponieważ zmieni nam się liczba oczek, czyli zawsze parzyście. Później takie dziurki wykorzystujemy do wciągnięcia wstążki. Niezbyt szerokiej, wąskiej, ale taka centymetrowa zazwyczaj spokojnie wchodzi. I jak ją wciągamy? Przeciągamy wstążkę pod całym dołem. Po prostu ją kładziemy na dole. Wyciągamy po bokach. I te boki odpowiedniej długości zaczynamy przeciągać. Dołem, górą, dołem, górą. I na środku albo w dowolnym miejscu możemy sobie nawet zawiązać kokardkę. Druga możliwość, która też jest przy wykorzystaniu takich dziurek, jeżeli nie chcemy kokardki i nie chcemy, żeby nam się cała wstążka na dole, żeby była jednym długim paskiem, to wstążkę zabezpieczamy na brzegach, żeby się nie siejpała, żeby się nie wysnuwały z niej nitki. Wiążemy supełki, podszywamy, dowolna rzecz i przyszywamy delikatnie do jednego brzegu i znowu przeciągamy dołem, górą i zabezpieczamy na drugim brzegu. Wtedy możemy to zrobić zupełnie bez żadnych wiązań i tak, że po obu stronach będzie to wyglądało w zasadzie identycznie. Wstążki, cieniusieńkie koronki,
A nawet możecie tu przeciągnąć grubą, ozdobną włóczkę kolorową, albo z włoskami, albo grube bukle, albo nie wiem, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy tak naprawdę. To są rzeczy, które świetnie wyglądają i też pozwalają, jeżeli to jest włóczka, wykorzystać resztki. Zresztą również resztki wstążek, bo potrzeba nam do tego powiedzmy metr takiej wstążki, nawet jeżeli planujemy wiązanie na kokardkę. Czyli to są kwestie wstążek. Podejrzewam, że kilka osób się na nie zdecyduje i będą to bardzo fajne ozdoby tych otulaczy. Ale pewnie jeszcze więcej osób zdecyduje się na dodanie koralików. I tutaj już pokażę sposób, który pozwala na dodanie koralików na dowolnej grubości nitki, w dowolnym miejscu, mało tego, dowolnej wielkości. Czyli sposób, który pozwala nam na wielkie szaleństwa. Co będzie nam potrzebne? Będą potrzebne koraliki i ja sobie przygotowałam takie troszkę większe, żeby było mi łatwiej na filmie Wam to pokazać zgrabnie, a nie walczyć z malusienkimi. Będzie potrzebne cieniutkie szydełko, które przejdzie nam przez dziurkę takiego koralika. I do tego zwykłe szydełko do przeciągania nitki. Zaraz się wyjaśni co do czego, ale to zwykłe szydełko nam pomoże sprawniej operować nitką tak po prostu bez koralików. I oczywiście robótka, która będzie miejscem, gdzie te koraliki się pojawią, ale pojawią się właśnie w zupełnie dowolnym miejscu, czyli na przykład tutaj, gdzie włóczka była zbyt gruba, żeby te koraliki się zmieściły. I cienka nitka. Cienka na tyle, żeby przeszła nam przez koraliki razem z szydełkiem, ale jednocześnie mocna na tyle, żeby nam się nie zerwała. Dopasowujemy ją kolorystycznie do koralików lub włóczki. Natomiast dobrze jest sprawdzić, czy jak pociągniemy, to ta nitka się nam nie rozlezie. Ona musi być na tyle mocna, że takie zwykłe szarpnięcie nam jej nie rozciągnie, ani nie rozerwie. Czyli resztki drops lace, idealne, bo tego się nie da zerwać rękami, albo zwykła, mocna, cieniutka nitka maszynowa, której też nie bardzo damy radę ją tak po prostu rozerwać bez włożenia wysiłku. Co robimy? Zaczynamy od tego, że tą nitkę zabezpieczamy sobie przy samym brzegu, w miejscu, gdzie mają się znaleźć koraliki. Po lewej stronie wiążemy sobie ją na supełek, żeby nam się ta nitka zakotwiczyła w tym miejscu. I teraz tym grubszym szydełkiem, żeby nam było wygodniej, decydujemy, gdzie te koraliki mają być. Na przykład tutaj. Wbijam się w oczko i wyciągam nitkę z kłębka spod spodu, tworząc pętelkę. Zobaczcie, że dosyć długą. I teraz koralik na cienkie szydełko. Przeciągam, żeby koralik znalazł się na. Wracam do podstawowego szydełka. I w kolejne oczko, albo tuż obok, mając jeszcze fajnie, żebym się wbiła haczykiem, a nie końcem szydełka. Mamy. I teraz uwaga, wbijając się tuż obok, wyciągamy następną pętelkę nitki z kłębka. Zobaczcie, że koralik się pojawił, a ja muszę zdecydować, czy chcę, żeby tutaj pojawił się następny koralik. A proszę bardzo, chcę, żeby one były bardzo gęsto. Jeden po drugim i zobaczcie, co się dzieje. Nitkę tak naprawdę widać tylko tam, gdzie ona jest między koralikami. Znowu wyciągnęłam kolejną pętelkę spod spodu. Koraliki nie są na oczkach dzianiny, tylko na dodanej nitce na zewnątrz, więc nie ma tego problemu, który czasem się pojawia przy koralikach, że one nam giną. Tak jakby uciekają albo w dzianinę, albo wręcz na lewą stronę. Tutaj to się nie powinno przydarzyć, biorąc pod uwagę, chyba że mamy jakieś malusieńkie koraliki, ale i to powinny się trzymać na zewnątrz. Zobaczcie, jakie jeszcze daje możliwości wykorzystanie tej techniki. Powiedzmy, że jestem już kompletnie szaloną osobą. Właśnie, nie złapałam całej nitki. Poprawka. Najpierw koralik, potem cała nitka, o właśnie, jeden koralik,
Ja sobie ich nabiorę tu troszkę więcej, ponieważ one mi się zmieszczą na szydełku. O ile nie zaczynają uciekać. Trzy to maksimum, jakie się uda zmieścić, żeby było widać haczyk. Przeciągamy wszystkie. Powolutku. Jeżeli dzieje się coś takiego, że nie cała nitka została złapana, to poprawiamy. Bardzo cienkie szydełko i stąd te problemy. I teraz zobaczcie, co możemy zrobić. Możemy przyczepić cały taki odcinek koralików, czyli wbić się tam, gdzie one się kończą i znowu przeciągnąć nitkę z dołu. Czyli to by było tu, tworząc cały odcinek koralików jeden za drugim. Ale możemy też z tych koralików zrobić malusieńką pętelkę. Albo wielką pętelkę, jeżeli ktoś ma na to ochotę. Czyli znowu, szukam sobie oczka, gdzie mogę się wbić, wyciągam, przeciągam powolutku wszystko. Cienkie nitki. I dociągam, tworząc pętelkę. Jeżeli ta pętelka będzie długa, pamiętajcie tylko wtedy, żeby wbić się dokładnie w to samo miejsce, skąd pętelka wychodziła, żeby to się ładnie zamknęło. Jeżeli ta pętelka byłaby długa, to miałybyśmy ładnie taki zwisający prawie kolczyk z koralików. Czyli to daje nam spore możliwości, łącznie z tym, że każdy z tych koralików mógłby być inny. Co jeszcze możemy zrobić? Pracując tym sposobem i przechodząc dalej, ktoś powie dobrze, ale koraliki nie zawsze są takimi koralikami. Czy da się wykorzystać koraliki, które są czasami stosowane do biżuterii, które są takie długie? No pewnie, że tak. Bo przeciągamy po prostu pętelkę przez taki długi koralik, zaczynając tu, a kolejną nitkę wyciągając z dołu tutaj. I wszystko będzie grało. Można wykorzystywać koraliki, których tak normalnie, tak po prostu wrabiając koraliki w dzianinę w czasie dziergania, nie mamy szansy wykorzystać. Tego typu koraliki jak najbardziej. Mało tego, można wykorzystać koraliki, tylko muszę je teraz znaleźć, są pewnie gdzieś tu, które znowu przy zwykłym dzierganiu nie bardzo się nadają, bo mamy z nimi kłopot, jak je wrzucić, to są łezki. Czyli takie koraliki, które zwisają, są malusieńkimi łezkami. I znowu, one zaczepione w ten sposób będą nam ładnie zwisać z dzianiny, poruszając się, no i ta akurat jeszcze ślicznie świecąc. Czyli ten sposób dodawania koralików pozwala nam na różne wariacje na temat tego, czy to są po prostu dodane koraliki, czy robimy jakieś pętelki, czy odcinkami je dodajemy. Natomiast mamy też możliwość wykorzystania koralików o dziwnych kształtach. Długich, niekształtnych. Ktoś powie, dobrze, a czy mogę przyczepić w ten sposób coś innego? No pewnie, że tak. Można w ten sposób przyczepić tak naprawdę wszystko, łącznie z dużymi filcowanymi zawieszkami, jeżeli chcemy, żeby było ich kilka. Bo jeżeli ma być jedna, to oczywiście ją przyszywamy i nie bawimy się w tego typu rzeczy. Ale koraliki jako pomysł na ozdobę są świetne. Ja sobie tu zdejmę te, których było za dużo. I pokażę Wam, w jaki sposób zabezpieczyć nitkę na końcu. Czyli ten koralik, powiedzmy, że jest ostatnim koralikiem. Przeciągam, żeby był porządnie zabezpieczony. Znowu, nitka z dołu zostaje przeciągnięta na górę i wyciągnięta pętelka. I teraz tą pętelkę wyciągamy dosyć daleko i ucinamy tą spodnią nitkę bardzo długo, żeby nie było wątpliwości, że nam jej wystarczy, i wyciągamy ją na górze.
Nieważne, czy to jest jednocześnie zaciskając. Ten koralik jest już zabezpieczony, ale musimy jeszcze zabezpieczyć nitkę. Jak? Znowu od spodu, bliziutko koralika, tą nitkę przeciągamy w dół. I tutaj zabezpieczamy ją o pętelkę jakiegoś lewego oczka. Jeżeli jesteśmy na środku robótki, to zabezpieczamy tam, gdzie jesteśmy. Natomiast jeżeli jesteśmy gdzieś blisko brzegu, to oczywiście zabezpieczamy na brzegu. Jedno, dwa oczka ścisłe i nitkę chowamy. Tym sposobem pojawiły się koraliki, pojawiły się w sposób bezpieczny. Zauważcie, że przy tym sposobie dodawania tak naprawdę tej nitki, mimo tego, że ona jest biała na beżowym, w ogóle nie widać. Widać ją minimalnie po tej stronie, ale też ginie nam tak naprawdę między żeberkami oczek. Koraliki jako dodatek szalony i ozdobny bardzo Wam polecam. I tym razem możecie je wykorzystać nie tylko te małe, zwykłe, ale każde, na jakie tylko macie ochotę. Pamiętajcie, że jeżeli jest ich dużo, to szydełka Wam pomogą. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dodać właśnie coś pojedynczego, jedną dużą zawieszkę, jedną dużą naszywkę, to po prostu ją przyszywa tam, gdzie sobie wymyślił. Ja wracam do mojego dziergania, licząc na to, że motek się w końcu skończy. Dzisiejszy film pojawi się we wpisie aktualizowanym, ale czeka nas jeszcze jeden film, nie dzisiaj, w którym będziemy dokładać do naszego otulacza fabryczną koronkę. I tutaj będą nam potrzebne rzeczy bardziej krawieckie, chociaż nie tylko, ale nie martwcie się, okaże się, że dołożenie tej koronki wcale nie jest takie straszne, a wręcz całkiem przyjemne i szybkie. Dzisiaj mam nadzieję, że będziecie szaleć z koralikami.